Mój syn kiedyś się spytał, jak ja się czułem. To mu powiedziałem, że ja żyję, to nieprawda. I tak większość kolegów mówiła. Któregoś dnia siedzę na tym ryglu i w pewnym momencie słyszę strzał i dziwnie mi się zrobiło. Patrzę, ja nie mam beretu na głowie. Kula przeszła obok orzełka. Chwilę przykucnąłem i zacząłem wołać tam do kolegów, że jest kontakt. Było w tym pokoju duże tremo i drugi pocisk minął mnie i w lustro rypnął. Lustro się rozsypało, no ja jakoś żyję.